Dzień dobry, kochani. Zapraszam Was na kartę dnia na wtorek. Wtorek w kartach dnia. Jak ten dzień będzie nam się układał? Już patrzymy. Jak my się pokazujemy i co wokół nas? Wam tak, ważny dzisiaj dzień pokazał się i tutaj nie ma właściwie małych arkan, są same wielkie. Bacznie obserwujcie to, co się dzisiaj będzie działo, dlatego że ten dzień może wiele zmienić, może nie w waszym życiu, bo to bardziej się mówi o miesiącach, o latach, ale ten dzień dzisiejszy może dużo zmienić na przykład w waszych planach miesięcznych, czy na kilka miesięcy. Tutaj naprawdę rzadko się zdarza, żeby tych pięć kart w układzie dziennym pokazywało się właśnie z puli wielkich arkan. Dlaczego mówię o tym, że oprócz tego oczywiście, że pokazały się te wielkie arkana? Przede wszystkim koło fortuny. Jak pojawia się koło fortuny w układzie, to znaczy, że to będzie ważny dzień, że jakiś nagły zwrot akcji możemy doświadczyć, ale również to są wszelkiego rodzaju lekcje karmiczne. Ja wiem, że ich doświadczacie w momencie, kiedy pojawia się to koło fortuny. Myślę, że będziecie tego świadomi, dlatego że ktoś, kto wibruje energią sprawiedliwości, to jest osoba bardzo świadoma, to jest osoba, która myśli logicznie, która analizuje również i tutaj właśnie może to się pojawić w dniu dzisiejszym. Ja mam wrażenie, że te zmiany, których dzisiaj doświadczycie, zresztą popatrzcie, no tutaj akurat już jest szóstka mieczy, ale to jest również karta brama. Ja myślę, że dzisiejszą zmianę doświadczycie w takiej kwestii transformacji, ale wewnętrznej. I ona raczej nie będzie widoczna na zewnątrz. Może się coś takiego wydarzyć, co dla osoby może mniej wrażliwej, to nie będzie w ogóle zauważalne, ale dla osób, które interesują się ezoteryką, które nieustannie pracują nad sobą, wydarzenia w dniu dzisiejszym we wtorek, one mogą mieć znaczący wpływ. I to mi pokazuje właśnie, że to jest coś ukrytego przed światem. Sami będziecie tego doświadczać, tych zmian. Tutaj jest zmiana i kolejna pokazała się. Tak więc jestem ciekawa, w jaki sposób będziecie, co takiego się wydarzy we wtorek, z czym moglibyście powiązać te wewnętrzne zmiany. To obserwujcie te sytuacje i podzielcie się nimi, dlatego że to mocno nam pomoże po prostu w interpretacji takiego ciekawego z jednej strony układu, który tutaj się pokazał. Tak więc zapraszam do tego, żeby skomentować, bo na pewno na przyszłość nam się to też przyda po prostu. Tak więc taki ciekawy układ na dzisiaj. Ja Wam życzę udanego dnia, samych pozytywnych zmian we wtorek. Trzymajcie się, do usłyszenia już jutro. Pa, pa.